Siema wszystkim. Z tej strony klan Urbex. Dzisiaj jesteśmy na zwiedzaniu pewnej ubojni. Kolega ze Słupska jest z nami. O Boże. Trzeba się było zbroić. Zobaczymy pierwszy budynek od drogi. Uważaj na studzienki. A tutaj też są od tych bezpieczników. Od bezpieczników. Dobra, idziemy na drogę. Usztywnioną drogą, bo tu nic nie ma. A tutaj trzeba uważać na studzienki. No jest tak, moi drodzy. Kiedyś to był PGR. Przekształcone, widzisz? Przekształcone na ubojnie, która została z niewiadomych przyczyn zamknięta i jest znowu, miała być znowu ubojnia. Syryjczyk chciał to wykupił, chciał to otworzyć. Prezydent położył rękę i niestety nie ma. Co, idziemy zobaczyć kotłownię, komin? A później pójdziemy na halę. Ostatnio wstawiałem zdjęcia z tego miejsca. Pełno śmieci. No, to jest... O, sarny. O, no. Kurde, kolejny urbex, na którym spotykam dziką zwierzynę. Ostatnio wbiłem się do opuszczonej fabryki ubrań i sowa mnie przestraszyła. Mam nadzieję, że dzików nie spotkamy. Porządek w miejscu pracy. Ale to tutaj jakaś maszyna taśmowa była. Dobra. Teraz. Moi drodzy, Instagram. Kurde, nie wiadomo gdzie tu stawać. O, ślisko. Zrobimy takie zdjęcie. Chciałem ustawić kamerkę. Spok. Stara opona. Tutaj musiał być piec. Patrz, ale jest drobinka na komin. Ciekawe, czy jest ucięta. Ta jest uwalona. No ale ten komin nie jest w jakimś super stanie. Nie, nie będę się na niego pakował. Można jeszcze zobaczyć tamten budynek, co to jest. No i przejdziemy na halę. Tylko uważaj na te studzienki, bo tutaj już... Aha, czyli ja mam wpaść. Ja byłem w DTK, gdzie tam dziurki były, wiesz, dziury olbrzymie.
gdzie te Sarnes uciekły. Ale te rycie po dzikach też widać. Rycie? No. Dzika akurat się nie chciała. Ja nie jednego spotkałem, ale nie chciałbym go spotkać. A to atakować się? Nie. Z takiej bezpiecznej odległości co na niego patrzyłem. To garaż jakiś był. Nie, coś tutaj było. Kurde, tak ciężko da. Ale okno nawet zostało jeszcze z drugiej strony z pomieszczenia. No, wchodzimy tutaj do tej. Z niej jest przejście do tamtej, bo tamta jest zamknięta ogólnie, tam, ale można między halami przejść. No, także widzicie, moi drodzy, obiekt dość spory. No i miasto położyło na nim rękę, dlatego też stoi opuszczony i niszczeje. Jak w większości rzeczy w tym kraju, niestety. No, czekaj, tutaj mamy coś wybetonowane, to może będzie bezpieczniej. Może będzie bezpieczniej, ale widać, że ktoś już targał te płyty. Mokro, bo padało. Co se ktoś ognisko rozpalił? No. Z buta wjechał ktoś. No i jesteśmy w błonie. To znaczy, tutaj podejrzewam, że one, to znaczy w następnych halach, no, są jeszcze te kratki tutaj, że widać, one tu dostawały żyć, przyjeżdżał wózkiem, dostawały żyć do tych rynien, a tam po prostu do tej wielkiej brytwanki to spadały odchody. Foty próbuję robić bez lampy, bo lampa prześwietla. I bez lampy? No dobra. Jak się nie mylę, te drzwi były ostatnio otwarte. Na 100%. Na 100% one były 2 dni temu otwarte. No instalacja jest, ale to jest instalacja aluminiowa, bo to jest dość stary obiekt. Ale aluminium jest dużo bardziej, tak powiem. Och, powiedzmy. Śmieci pełno. Gumioki. Podejrzewam, że to jest przyniesione przez ludzi, wiesz? To będziesz miał zdjęcie stąd. Też je ostatnio zauważyłem. Skarpetki czyjeś. No, widać, że bezdomny tutaj miał. Jeszcze słoma została.
ściana, ale instalacja jest. Tutaj jakaś izolatka, wanny. Kibla nie ma, ale wanny są dwie. A ja wiem dlaczego są, bo one są z włókna szklanego, a nie z tego, a nie metalowe. A włókna szklane nie kupują ludzie, więc tak. Podejrzewam, że to ludzie przynieśli, wiesz? Siatka na ryby. Płyn hydrauliczny. Co to będzie? Jakiś rozrzutnik? Nie wiem, ja tam nie jestem rolnikiem. Się na tych maszynach rolniczych nie znam. O, dobra. Mamy to już na uchwycone. Jeszcze tutaj leżą. Lusterko samochodowe. Nie, pusto tam jeszcze. No. Mhm. O, ja ostatnio myślałem jak tutaj, ty. Co? Nie, to jest wyjście, wyjdziemy z drugiej strony hali, wiesz? Podejrzewam, że to ceramika przyniesiona przez ludzi. Na tego jest. Lubiana, made in Poland. Stara woda. Jest jakaś data na nie? Idziemy dalej. Tutaj nic nie ma w sumie już. To będą jakieś... To jest przyniesione przez ludzi. W 2017 to nie funkcjonowało. Przez ludzi przyniesione. Wszyscy. Tarcze do strzelnicy. Dobra, tam jest mała dziura, nie będziemy się przyciskać, idziemy z powrotem i wejdziemy do następnej hali. No, to znaczy nie, kapała woda, wiesz, ale to zawsze warto... To jest. Tak, czyli nie ma tutaj drugich osób trzecich. Uważaj na takie dołki, widzisz? Nie chciałbyś tu wpaść. No, chociaż nie. No, bo to jest ogólnie kanał do odprowadzania moczu, nie? Podchodów.
Nie, no pojedziemy sobie przez halę, bo tu przez te chaszcze. Ostatnio jak przechodziłem w nocy z kolegą, człowieku cały mokry, nie? No bo jak ten model... Zresztą widać jak ten budynek wygląda, on jest pusty, tam nie ma nawet co wchodzić. Bo on jest raz, że pusty, a dwa widzisz w jakim on jest stanie. Więc to nie było jakieś tam mega ważne. Zobaczymy czy uda się tutaj wejść, kratki na zewnątrz. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Powózek widłowy. Moje rodzinne miasto, Gliwice. Można, siadaj, chcesz to ci zrobię. To możesz jechać i pracować. No jakby prześwietla z tej strony, muszę z drugiej podejść. Cyknięty. Próbuj odpalać. Co to? A, pojemnik. Może? No zawsze jakieś straty są. I mnie zawsze, wtedy mnie zastanawiało to, co tutaj było. Patrz, do ostatniej hali to sięga. To znaczy nie, no przejść się na pewno przejdziemy, bo nie będziemy wychodzić na zewnątrz. Ale chodzi o sam fakt, co tutaj było. Czy tutaj były jakieś taśmociągi, czy co? Nie mam pojęcia. Tu na pewno była jakaś barierka. A może... A ja wiem! Bydło było tędy prowadzone. No tak, tutaj masz kolejny... No tutaj też takie... karmienie i tak dalej. Tak, no na odchów, nie? Tylko... Zauważ jedną rzecz. To pomieszczenie... Ta hala... Jest całkiem w inny sposób zbudowana niż na przykład tamta. Tak jakby tutaj były starsze krowy, a tam były cielaki. Bo... nie, widzisz, tutaj masz miejsca na te kratki, do których one były tak naprawdę przywiązywane. Tu była krata, a ona głowę przekładała tylko w tym miejscu. Przez... między kratami miały przełożone głowy, nie? Tak, no widać, to są kierunek. No. I wydaje mi się, że tutaj było duże bydło, czyli starsze, przygotowane pod ubój, a tam były cielaki w tej wcześniejszej hali. Kurde, wody tutaj. I tak mi to wygląda, bo... No musieli oddzielić cielaka przecież od matki w którymś momencie, nie? No tak. Patrz, tu masz końcówkę do dojarki. Jedną, a gdzieś jeszcze jedna leżała, większa. Ale jedna wcześniej. No i tutaj masz już do dojenia krów. Widzisz? To wielka końcówka do dojarki. Tu masz włączniki, dojarek, jeden, drugi. Tam masz kolejne. Na tamtym masz znowu. Czekaj, to było w tym miejscu? W tym było miejsce. W tym miejscu było miejsce do uboju krów. Tak, jest. Tutaj stały agregaty, na pewno. Prądotwórcze, albo zbiorniki na wodę. Bo widać rury. Tylko te rury mi znowu nie pasują jako odejście od tych, chyba że po prostu odcięte są. Tu jest główny zbiornik na krew. No nie, 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 nie ma, teraz jest woda, no ale tutaj była krew.
A tutaj były bite krowy. Tak. Tu masz kratki, studzienki odprowadzające krew. Jak widzisz, jak zwrócisz uwagę, to pomieszczenie jest takie, podłoga jest zapadlista w kierunku tego tutaj. Tu masz drugą kratkę. One tutaj wisiały i po prostu krew gdzieś musiała spływać. I Tomasz, tu sobie ktoś nawet przygotował, widzę, ostatnio widziałem. Jest drabinka, ktoś tam schodził na dół. Ja myślę, że nie ma sensu tam schodzić. I wiesz, to był taki obieg dookoła i to wszystko szło do tego głównego zbiornika, nie? Tak, tu toaleta. To było wyjście na zewnątrz. A to nie wiem, do czego mogło służyć. Może jakieś coś trzymali, to cholera wie. Jakieś dźwiczki po szafce. Przełącznik mocy. Tak, to z tablicy rozdzielczej. Jest tego, no wiesz. Wyjdziemy na dojarnię. Tak. Ale patrz, jakie te zbiornie, tak jakie te tutaj głębokie są. Podejrzewam, że czymś tutaj było wyłożone i po prostu oni nie doili do dojarki, doiły w te kanały i ten. Tak. Przez jakieś rury po prostu. To jest osobny element na bank. Mówię, to na pewno nie jest stąd. To znaczy nie, może gdzieś to gdzieś na jakieś, na czymś to, bo to mogą być od nawiewów. Bo przecież one musiały być wentylowane, ogólnie są takie ogólnie, nie? Już się komuś ściana nie podobała, na tworze wyrwał. Stoi. Tak jest. Druga sztuka. No i widzisz, i ta hala jest zbudowana na zasadzie tamtej, nie? Czy tak jakby tutaj było też starsze bydło. One po prostu przechodziły etapami. Tak, one po prostu przechodziły etapami i... Tak, no. Kurde, szkoda, że nie ma żadnej dokumentacji tego, bo na internecie niewiele idzie się dowiedzieć na temat tych wszystkich tutaj tego obiektu. A dokumentacja była doskonała. Tak, no na 100%. Ogólnie nie lubię tak, wiesz, zwiedzać czegoś i ludziom nie przekazać o tym żadnych informacji, no bo to mija się z celem. No, czyli tutaj wydaje mi się, że tutaj to już była ostatnia droga tych krów. Tu masz drugą tablicę, trzecią, czwartą, ale widzę, że są pomalowane przez kogoś. I widać, że tutaj tubylcy przynoszą śmieci i to wszystko. No a co najważniejsze, zastanawiam się, jaką funkcję spełniała jedna rzecz, a mianowicie co to jest? To jest jakaś... To na pewno by ktoś musiał schodzić, bo to znaczy jest drabinka. Drabinki są, czyli... To znaczy drabinki może są do czyszczenia. Tam w rogu jest jeszcze jeden zbiornik, jak na mapach Google patrzyłem, tam jest jeszcze jeden zbiornik.
Będziemy do niego szli. Bo widzę, że tutaj płyty jest... O! Widzisz? On jest nawet... ogrodzone. No, wygląda jak zbiornik retencyjny. A to... Nie wiem, co to mogło być. Tam masz te ściany, to są... Nie wiem, czy wiesz, dlaczego to było używane. Do ogrodzenia, nie wiem. Nie, na bale. Bale? No te okrągłe stogi siana. Bo wiesz, jak położysz bal na balu, on ci się może rozjechać. A tak były składowane między tymi ścianami, tam są trzy przegrody. I trzymało je po prostu, nie? Ale ten teren jest ogromny, nie? Nie, idziemy do tego zbiornika zobaczyć, czy nie? No, można zobaczyć, czemu nie? Kupa wody. Kupa wody. Ogólnie obiekt jest dość ciekawy. I... Jest inny po prostu. No. To jest zwykły zbiornik retencyjny. Ale kopać chyba lepiej nie powinno. Nie, nie, on ma za zadanie zbiórkę wody z gruntu. Tam się chyba nie jest tak łatwo. Nie, ale ma niepełną śmieci. Jest zabezpieczone. O, te płyty powyrywane normalnie leżą na tym. Nie, to podejrzewam, że będzie studnia głębinowa. Ta jest. Stąd była brana woda pitna. Dla bydła. No pewnie tak. No nie, nie, nie. Musiała przejść etap poczyszczania. Asfalt nawet. No, przechodzimy jeszcze przez halę, nie? No. Nie, a jeszcze jakieś budynki tutaj, czy? Nie będziemy szli tak na wierzchu. No. Moi drodzy, także widzicie, obiekt dość spory. Miasto położyło na tym rękę. Nie funkcjonuje już. My się z wami żegnamy. Dziękuję oczywiście koledze za to, że przyjechał pozwiedzać z nami. Dzięki. Lajkujemy. Subskrybujemy, zapraszam na Instagrama, tam non-stop są świeże relacje z miejsc, gdzie jesteśmy. Tak jak wam obiecałem, raz w tygodniu, co weekend macie film. Wybieram się w kolejne miejsce dla was. Także pamiętajcie, przypomnę wam o naszym konkursie, który wystartował. Trwa do końca stycznia. Im większą ilość znajomych zaprosicie do nas, zasubskrybujecie kanał na YouTubie, polajkujecie stronę na Facebooku oraz naszego Instagrama. Niech się na was powołują pod postem, który jest tam, tu zamkniemy drzwi, pod postem, który tam jest, żeby i wtedy dla dwóch najlepszych przewidziana nagroda. Także trzymajcie się i do następnego.